tym domu w Opolu przy ulicy Dzierżona 7 spędził swoje dzieciństwo, pierwszych 8 lat swojego życia. W ostatnich latach bardzo intensywnie kontaktował się z Opolem. Miał bardzo dużą wystawę w Galerii Sztuki Współczesnej. Podarował dużą kolekcję prac miastu Opolu. Historia Opola to historia wielonarodowa. Historia bywa i burzliwa, ale też historia, która bogata jest, pełna jest bogatych, ciekawych postaci. Taką postacią był Ben Mudhofer. Jest to bez wątpienia postać nietuzinkowa, wyjątkowa. Stąd cieszę się, że takie postacie odkrywamy, przypominamy, albo też akcentujemy ich obecność w mieście. Przypomnę choćby postać Waksmana, znanego kompozytora, który nam, Opolanom, był bliżej nieznany, co też jest ciekawą historią w tej chwili, w ostatnich latach odkrywaną. I tak jest w wypadku Bena Mudhofera. Miasto Opole i Galeria Sztuki Współczesnej podjęliśmy wspólnie taką inicjatywę, żeby upamiętnić tego wybitnego artystę pochodzącego z Opola na jego domu, w tym miejscu, gdzie spędził swoje dzieciństwo. Kiedy kupowaliśmy to mieszkanie, czuliśmy, że coś, że te mury mówią. Dowiedzieliśmy się do tego dopiero później, że mieszkał tutaj Ben Mudhofer, Norbert Musiolik, który nas odwiedził, spędził tu trochę czasu. Na strychu znaleźliśmy też stary portret, który okazał się być portretem jego ojca i mógł go zabrać do siebie. Było to duże przeżycie i emocje, i dla nas również było to ważne i pamiętamy o tym. Ben rozpoznał tutaj, zwiedzając cały budynek, rozpoznał tutaj biurko swojego ojca, które udało nam się odrestaurować i teraz służy naszej pracy. Tablica rzeczywiście została zaprojektowana przez Macieja Węgrzyna z Galerii Sztuki Współczesnej, który bardzo dużo czasu spędził ze sztuką Bena Mudhofera i myślę, że świetny jest ten pomysł, żeby wykorzystać elementy przestrzenne nawiązujące do tych przestrzennych rzeźb Mudhofera. Mudhofer zajmował się sztuką abstrakcyjną, tak zwaną sztuką konkretną. To jest geometryczna sztuka, która wykorzystuje figury geometryczne. Stąd ten element, który nawiązuje do takich rzeźb, które w dużo większej skali także Mudhofer realizował. Ten tekst, który umieściliśmy w trzech językach, to jest tekst bardzo skrótowy. Natomiast przy tablicy umieściliśmy dwa kody, które prowadzą do szerszej informacji. Jeden z kodów prowadzi na stronę miasta Opola, gdzie jest umieszczony biogram, gdzie jest umieszczona dokumentacja fotograficzna, a drugi z kodów prowadzi do strony Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie znajduje się film, w którym można obejrzeć samego artystę, jak opowiada o sobie i o swojej sztuce. Czuję satysfakcję osobistą, bo miałem przyjemność go spotkać, że artysta tej klasy jest z tego samego miasta co ja, że miałem przyjemność go poznać i że on również podarował swoje wyjątkowe dzieła miastu, które zdobią w tej chwili różne punkty naszego miasta. I stąd chęć podziękowania mu za ten dar, przypomnienia o jego związkach z Opolem.